auto przygotowane, zbudowane, przetestowane, przyjeżdżamy na zawody i co? I dupa! Trzeba je ustawić, bo to, że zostało w garażu przygotowane czy na hamowni, nie znaczy, że tutaj na torze będzie jeździło idealnie. Dokładnie. Cześć kochani. Siema. Dzisiaj powiemy Wam o takich drobnych niuansach, ponieważ samochód, który jest przygotowany i nawet już się wjeździliście, jest rzeczywiście, jesteście z niego zadowoleni, to nie oznacza, że na każdym torze on się zachowuje tak samo i ta konfiguracja i ten setup, który przygotowaliście na każdy tor jest taki sam. Dokładnie, bo cały diabeł to i w szczegółach, czyli zawieszenia, ustawienia, kąty, geometria, ciśnienie powietrza, ilość paliwa, to wszystko wpływa na to, jak samochód się będzie stosował czy zachowywał na danym torze driftingowym. Dokładnie, dzisiaj korzystając, że jesteśmy akurat w bardzo specyficznym miejscu, bo jesteśmy w Kietrzu, runda uliczna, która jest mocno wymagająca, na ulicy Kietrza, zaraz tutaj pod ratuszem. Wygląda bardzo widowiskowo, bardzo spektakularnie, a jednak jest dosyć, stanowi dosyć duże wyzwanie. Cholernie niebezpiecznie, przede wszystkim no, krawężniki, zmienna nawierzchnia, to nie jest tor wyścigowy, czyli asfalt w różnych miejscach może być różnej specyfikacji. Do tego co chwilę padający deszcz, sucho, mokro, to jest wyzwanie dopiero do inżyniera, dla kierowcy to już nie mówię, natomiast tu trzeba przygotować samochód na każdy indywidualny przejazd praktycznie na nowo. I jak wygląda takie przygotowanie? Przyjeżdżamy na zawody, przyjeżdżamy do takiego miejsca jak Kietrz i co się dzieje? Przede wszystkim trzeba przejść trasę nogami. O, tak, trzeba ją przejść, zobaczyć gdzie się, co i w jakim miejscu znajduje. Czy są jakieś kawałki asfaltu inne, czy betonu, czy może być wilgoć. No i trzeba przetestować, przejechać raz z samochodem, zobaczyć jak się zachowuje, spisać dane i później poprawiać, czy trakcję zwiększyć, zmniejszyć, kąty, wychylenie, moc. Wszystko wpływa na to, jak samochód będzie się zachowywał podczas już takich przejazdów bardzo prawilnych, jak to nazywam. Więc wiele, wiele aspektów trzeba przerobić, przygotować i dopiero jeździć na 100%. No właśnie, słuchajcie, tutaj Mariusz wspomniał o kilku parametrach i to jest dosyć ciekawe, bo nie tylko jest to kwestia ciśnienia w oponach, ale porozmawiajmy teraz o szczegółach. Ciśnienie opon, co nam to daje i jak możemy sobie tutaj manewrować, manipulować i co możemy z tym ciśnieniem zrobić? No, ale to są tajne rzeczy, ja nie mogę tego powiedzieć, bo będę musiał Cię zastrzelić albo wszystkich. Albo wszystkich po kolei. Generalnie sytuacja polega na tym, że ilość ciśnienia w oponie powoduje jej trakcję, czyli mamy mniej ciśnienia, czyli mniejsze powietrze, mniej tego powietrza jest, opona jest, się robi bardziej miękka, szersza, bardziej trakcyjna, aczkolwiek nie zawsze jest to regułą. Ale generalizując, im mniej powietrza, tym większa trakcja. Ale im mniej powietrza i większa trakcja, tym trzeba mieć więcej mocy. Także to wszystko się zazębia. Nie wiem, czy widzieliście, ale dzisiaj pogoda jest dosyć kapryśna. Pada, więc co my robimy w takich sytuacjach? Spuszczamy powietrze w naszych oponach. O! Trochę mało tam jest ciśnienia. Ups. Słuchajcie, to co jest też tutaj, pozwolę sobie na taką dygresję, to o co mnie najczęściej pytacie. My nie jeździmy na oponach deszczowych w momencie, kiedy się zmienia aura i zaczyna padać deszcz. Nie mamy rozdziału opon na opony na suchą nawierzchnię, na opony na mokrą nawierzchnię, tylko właśnie regulujemy sobie to ciśnieniem. No tak, nie mamy opon, mamy semisliki Falkena, jeden model. I to właśnie regulacja ciśnienia, no i zawieszenia, bo też to trzeba powiedzieć, że możemy sobie regulować twardość zawieszenia, która też wpływa na trakcję, na przyczepność, na to, że samochód się lepiej prowadzi. No i, no, i zaczynają się kolejne elementy, które można składać w nieskończoność, które mają dać finalnie to, że samochód jest przewidywalny i robi to, co kierowca chce, a nie to, co samochód chce. Dokładnie, co ciekawe, tutaj też bardzo często przychodzą do mnie osoby i pytają, czy mamy różne mapy silnika, ponieważ też niektórzy przystosowują sobie moc na konkretną trasę. Dokładnie, tak też robimy. Możliwość i przedział mocy jest strasznie duży. My akurat dysponujemy cały czas równą mocą ze względu na kompresor, gdzie nie możemy sobie zmienić doładowania elektronicznie, tylko i wyłącznie mechanicznie, czyli przez zmianę przełożeń w kompresorze.
Natomiast samochody z turbo jak najbardziej można sobie 2-3 mapy ustawić do ładowania ilości paliwa i przełączać sobie to, no bo po co 1000 koni na asfalcie mokrym, gdzie 200 starczy, także no są takie niuanse, no ale to już zaawansowane rzeczy są, ale wpływają na to, żeby było jeszcze lepiej. Ale to jest o tyle istotne, że bardzo fajną tutaj mieliśmy sytuację, kiedy jeden z członków ekipy przyszedł do Mariusza i powiedział, że on mu nigdy nie zapomni, kiedy zaczynał swoją przygodę z driftingiem i męczył się z tym samochodem, a Mariusz podszedł do niego i mówi: chłopaku, ty zmniejsz ciśnienie, czy zmień ciśnienie w oponach. I nagle zaczęło to auto jeździć. To ma znaczenie, naprawdę. To nie jest tak, że dostajecie auto do ręki, tylko potem adaptujecie je do danych warunków jazdy. Na początku wszystko jest super, no jak z kobietą w łóżku, pierwszy seks i ale ona była zajebista. Później się okazuje, że to się wcale tak nie do końca, bo to się zmienia i tak z samochodem raz się przejedziesz, powiesz, ale fura, ona jedzie, a później w miarę doświadczenia, zagłębiania się samochód pokazuje dopiero swoje możliwości, tak, że to, co na początku było już jakimś wysokim levelem, to się okazuje, że to jest początek dopiero tego, co można z samochodu wyciągnąć. Ja już na dzisiaj wiem, że nasz samochód jest do przebudowy. Do przebudowy, do przestawienia, bardziej nie do przebudowy, tylko do totalnego przestawienia układu zawieszenia, bo jeszcze nie jest tak, powinno być. A zaraz zobaczymy, jak poprawiają sobie właściwości i parametry samochodu inni zawodnicy. Mateusz, jakim samochodem jeździsz w tym roku? Najlepszym. Oczywiście, że tak. Opowiadaj specyfikację. Nissan S15 oczywiście. Specyfikacja, no to już taka topka, czyli co? Mamy Wintersa, mamy Sekwę, mamy 2JZ-a. Może ty nie lubisz, ale ja lubię. Także już jest taka topowa specyfikacja. Wajsa w zawieszeniu i tak dalej, także. Ile mocy? 850 koni, 1050 N. Mamy nitro na podtrzymanie, żeby tak wstawało w miarę. Także jest. Panie potrzebują w tych 2JZ-ach nitro, wiecie. Tak, niestety to nie jest LSX. A właśnie. Mateusz, jak przyjeżdżasz na zawody i przejeżdżasz trasę, to jak się przygotowujesz do tych zawodów, do tej trasy? Czy po prostu stwierdzasz, okej, nie wiem, na każdym torze jadę na takim samym ciśnieniu, na każdym torze jadę na takim samym zawieszeniu, czy za każdym razem adaptujesz samochód do danego toru i danego miejsca? Co do przygotowania do trasy, to powiem tyle. Każda trasa jest inna, każda trasa wymaga innego przełożenia w mechanizmie różnicowym, czyli musimy dobrać odpowiednie przełożenie w dyferencjale, żeby uzyskać taką prędkość, jaka nam odpowiada do auta i do danej linii danego toru. Także każde zawody to jest całkowicie inne przestawianie, walka, więc połowa sukcesu jest wstrzelić się z ustawieniami i wtedy... Przełożenia, tak, coś jeszcze? Przełożenia, głównie przełożenia, tak. A zawieszenie? Ciśnienie w oponach, opony, bo mamy różnych marek, także zawieszenie. A masz opony na deszcz i na sucho nawierzchnię? Nie, jeżdżę praktycznie na tych samych. Mamy dosyć fajną oponę na zawody na suchą nawierzchnię i bardzo dobrze sobie radzi też i na mokrym. Rewelacja. Bardzo Ci dziękuję. Tak, super. Piątka. Ja tak chodziło. Dzięki wielkie. Bartek Ostałowski, chyba nie trzeba przedstawiać tej osoby nikomu. Cześć Bartuś. Bartuś, powiedz mi dwa zdania na temat Twojego sprzętu. No samochód jest wyjątkowy, to lubię o nim opowiadać, ponieważ to jest BMW 92, całkowicie jakby zaprojektowane przeze mnie, przebudowane. No i chyba dobrze, bo fajnie mi się nim jeździ. Aczkolwiek w tym sezonie znowu jakieś tam zmiany. Wyjątkowy o tyle, że ma silnik V8 z dwiema turbinami Garretta, więc biturbo dmucha to naprawdę dużo mocy. Ile mocy? I momentu. No teraz jeździmy na takim niecałym 800 koni, ale na... 800 koni. Tak, ale na hamowni tam ponad 1000 też potrafi zrobić, więc naprawdę silnik z olbrzymim potencjałem. Bardzo jestem zadowolony też z turbin, bo to była największy gdzieś tam stres, czy nie będzie pojawiać się turbodziura, która mi uniemożliwi takie płynną jazdę. Naprawdę wstają te moje Garrety jak wściekłe, więc to jest naprawdę super skomponowany napęd. Do tego skrzynia biegów ZDFA 8 HP90, tak? Czyli też super produkt, który się przyjmuje coraz bardziej. Ja zacząłem z nią jeździć, bo musiałem, a teraz też zawodnicy inni sobie montują, bo naprawdę jest szybka, fajna, wytrzymała. No i myślę, że takie połączenie chyba jedyne na świecie, tak? LS z tą skrzynią. Tak, to prawda. Zawieszenie? Zawieszenie Y-Swap i i amortyzatory też ZF Performance, czyli fajny taki setup, naprawdę to dobrze działa. Windows Performance? Nie.
Seryjny dyferencjał. Seryjny? I tak, ja mam 8 biegów, także mam co wybrać na zakręt. To pięknie. Dokładnie, więc Winters jak na razie nie jest potrzebny. Okej. Okay. Bartuś, ważne jest dla mnie takie pytanie. Czy ty, jak już ustawisz auto, przetestujesz, stwierdzisz, że ono jest bardzo fajne, to przyjeżdżasz na zawody i za każdym razem jeździsz takim samym setupem, czy ty jednak coś dostosowujesz? Zawieszenie, nie wiem, mapę silnika, czy coś kombinujesz z samochodem? Chcę tak zrobić, ale jak na razie przez 3 lata ciągle coś poprawiamy. Ale myślę, że już właśnie w tym roku jesteśmy na takim etapie, że chyba jesteśmy blisko tego ideału. I właśnie chyba już to będziemy zostawiać. Generalnie rozłożenie maz jest super, zawieszenie teraz zaczyna naprawdę działać tak jak chce. Jeszcze właśnie na tej rundzie troszkę zmienialiśmy ustawienia Ackermana i tak dalej, ale to już właśnie na pary było ok. Szkoda, że nie było czasu za bardzo się zapoznać z tym, no ale czasami tak bywa w motosporcie, że trzeba nadganiać pewne rzeczy na żywo. No i przede wszystkim bardzo jestem zadowolony z silnika, nic bym tu nie zmieniał. Silnik, turbo, wstawanie, reakcja skrzyni i tak dalej, no to jest petarda. Może rzeczywiście na niektóre tory przydałby się Winters, bo tutaj było tak, że zmiana biegów to jest ułamek sekundy, ale było tak, że na początku czwórką, później piątką, później znowu czwórką, więc trochę tego mieszania było. Może jakąś tam lepszą opcją byłoby wybranie wtedy na Wintersie jednego biegu, ale to już taki niuans. Tak naprawdę jest bardzo fajnie. Wow, no to powiem Wam, że Bartuś jest chyba jedną z licznych osób, która nie kombinuje, bo my zawsze dostosowujemy i biegi, i dostosowujemy zawieszenie, więc widzicie, też się da. Dokładnie. Jak jest dokładnie. Dobry zawodnik, to się da. Kolejne zawody i kolejne testy. Słuchajcie, w ten weekend na Słomczynie odbędą się driftingowe Mistrzostwa Polski i Drift Kings, Mistrzostwa Europy. Dzisiaj jest piątek, taki zupełnie luźny dzień, kiedy można przetestować swoje auto, no i my przyjechaliśmy, żeby się tego samochodu nauczyć. Więc pierwsza rzecz, jak wjechaliśmy, stwierdziłam, że czwórka jest zbyt mulasta, żebyśmy ją skrócili. Skróciliśmy, no i się okazało, że kolejne przełożenia też nie są najlepsze, w związku z czym ponownie je zmieniliśmy, trochę wydłużyliśmy jednocześnie. Natomiast ja chciałam jeździć na trójce i tak sobie dostosowaliśmy ten samochód. Dosyć szybko można zmienić przełożenia w tym samochodzie. Właśnie Mariuszek to robi, wymienia tryby. Kilka minut pracy i zaraz będzie po wszystkim. Potem nagle się zaczęły dziać dziwne rzeczy. Tak jak ja dosyć dobrze czuję auta, mniej lub bardziej precyzyjnie, ale raczej precyzyjnie. Tak tutaj raz byłam w trasie, innym razem się przestrzeliwałam. Mówię, kurde, coś tu nie gra. Wróciliśmy do parku maszyn, żeby przejrzeć samochód, no i okazało się, że pojazd w feście. Wszystko się niesamowicie rozregulowało, całe zawieszenie i przednie. Pomimo, że dokonywaliśmy serwisu, ale prawdę mówiąc w takich miejscach nie spodziewaliśmy się, że aż będą takie luzy, więc dokręciliśmy układ skrętu z przodu i zawieszenie i potem samochód zaczął jeździć. No ale potem znowu coś się okazało, że jakieś problemy są z mocą, no i problem był z listwą paliwową. Znowu zaczęliśmy naprawiać. I się jeszcze okazało, że tam są takie zabezpieczenia, które nam nasz tuner poustawiał, żeby samochodu nie zagotować, żeby się nie zapomnieć, żeby po prostu nic się nie stało i niestety te zabezpieczenia powodują, że kastruje mi moc. Więc no, są to takie rzeczy, które musimy wyeliminować, żeby dobrze mi się jeździło. No ale kilka przejazdów naprawdę byłam zadowolona, czyli jeżeli będę się dobrze czuła, czyli samochód nie będzie mi burzył i nie będzie się dziwnie zachowywał, jeżeli chodzi o zawieszenie, jeżeli nie będzie mi kastrował mocy, to cała reszta powinna pójść naprawdę zajebiście. Driftingowe Mistrzostwa Polski razem z Drift Kings na Słomczynie. Powiem Wam, że ta runda to jest roller coaster. Mamy deszcz, mamy sucho, mokro. Nie ukrywam, że jak jeździliśmy na suchym, na tym torze, było fajnie. Mieliśmy drobne problemy najpierw z maglownicą, która latała, potem z paliwem, więc tak, były troszeczkę takie wyzwania. Jeździliśmy najpierw na suchym, jeździło się całkiem nieźle, potem na mokrym, jeździło się super, a potem na kwalifikacje szła taka nawierzchnia mokro-sucha. Właściwie to nie znamy jeszcze do końca tego samochodu, więc na taką nawierzchnię nie wiemy za bardzo, jak dobrać ciśnienie. No i niestety trochę przegięliśmy, spuściliśmy za bardzo ciśnienie, skleiło mnie i po prostu starałam się utrzymać w torze. Generalnie jak pada, to powiem Wam, że ten samochód naprawdę wymiata, więc
cały czas tutaj kombinowaliśmy z ustawieniami, to są cały czas testy tego samochodu. Sprawdzaliśmy dwójkę, trójkę, jeszcze mieliśmy problemy też ze skrzynią biegów, zaczęła wypadać nam trójka. Na szczęście mamy dyferencjał Winters Performance, więc w przeciągu kilku minut wymieniliśmy przełożenia, tak żebym mogła jeździć na jednym biegu, jeździłam na dwójce. No i na mokrej nawierzchni sprawdziło się to akurat fantastycznie. Ostatecznie kwalifikacje nie poszły najlepiej, delikatnie mówiąc. Zaliczyłam swój życiowy wynik, czyli całe 12 punktów za przejazd. Wow, już nie pamiętam, kiedy zeszłam poniżej 70 paru, no ale właśnie musiał być ten pierwszy raz. To jest coś niesamowitego, jak człowiek buduje sobie potężną maszynę i liczy, że teraz to ona sama będzie jeździła, a potem nagle przychodzi takie lekkie rozczarowanie. Natomiast potem zawody, zaczęłam się drapać w tej drabince 132 do top 16, top 8, kilka dogrywek w tak zwanym międzyczasie, więc trochę pojeździłam. Niestety odpadłam w top 8, ale i tak nie liczyłam na nic więcej. Chciałam się po prostu dobrze bawić i chciałam dobrze przetestować ten samochód, więc suma summarum, jestem zadowolona, no i testujemy dalej. Mariuszek, zawody na Słomczynie, driftingowe mistrzostwa Polski i Drift Kings były dosyć ciekawe, ponieważ mieliśmy różne sytuacje pogodowe, mokro, sucho. Jak tutaj dostosowywałeś samochód do warunków? Czy powiem tak, to były jedne z najgorszych zawodów w moim życiu. I bardziej ja musiałem się do tego dostosować niż samochód, bo samochód fika jakieś tam fikoły swoje cały czas, natomiast ja nie mogłem sobie z głową poradzić. Nie wiedziałem, co z nim zrobić, nie wiedziałem, jak zareaguje. Finałem jest to, że jesteśmy w top 8. Auto zaczęło działać, zaczęło wszystko być dobrze. Mieliśmy problemy, znaczy ja miałem problemy z doborem ciśnienia. Pierwszego dnia popsułem to po prostu i te kwalifikacje to moja wina. Później jakieś problemy z jakąś linką gazu, jakimiś pierdołami. Suma summarum, jesteśmy w top 8. Skończyliśmy bardzo wysoko. Myślę, że z zawodnikiem, który może wygra, albo będzie drugi, jest dobrze. No. Najważniejsze, że kierowniczka jest zajebista. Nieraz nie robimy drzemia dobrze, ale jest okej. Okay. Jak przyjeżdżasz na taki obiekt i patrzysz na warunki pogodowe, to jakie wtedy podejmujesz decyzje? Jak pada deszcz, to się cieszymy, bo nie trzeba opon zmieniać, tylko ciśnieniami się dobrze bawić i zawieszeniem. A tu właśnie też ważne było to, że to zawieszenie zadziałało, bośmy bardzo mocno je skorygowali na bardzo miękkie i powinno i było zdecydowanie lepiej. A warunki pogodowe są różne, jak jest gorąco. Ale to już inaczej. I tak by nic nie dało, nie dałoby nic. To by nic nie dało, i tak by nic nie dało, i tak. Ten gość jest na podium. Tak. Odjechał gości, jest. Którzy są po prostu dobrzy i też jeździ z silnikiem jedynym słusznym, mocnym, czyli dokładnie, ale tak. Spałem. Ciągle mu się gęba cieszy. I właśnie on dokładnie też jest takim, takim zwolennikiem właśnie dobrych nastaw, przygotowań samochodu. Jest, on jest też wariatem, jeśli chodzi o inżynierię. Więc to jest też doskonały przykład człowieka, że najpierw pomyśl, później zrób, a nie odwrotnie i to działa, prawda? A zawody mieliśmy trudne, bo międzynarodowa obstawa, także Karolina, też gratki dla ciebie, walka była zacięta. Dobrze było, nie, nieźle się działo, dokładnie. No właśnie, ale inżynierowie tu grali dużą rolę, bo to, oni prawda. Muszą przygotować jemu czy tobie samochód, bo sami to tego nie zrobicie. Także co? High five. Dokładnie. Do zobaczenia. Dzięki, trzymaj się. Gratulujemy bardzo mocno. Dzięki. Żeby ustawić samochód, trzeba wiele czynników wziąć pod uwagę. Temperaturę, właśnie przyczepność, jakość asfaltu, jakość betonu. Ale udało się i działa. Jeszcze teraz kilkanaście tygodni ciężkiej pracy i ten samochód będzie sam jeździł, tylko mu nie przeszkadzać. Jak widzicie, drifting to nie jest takie hop-siup, że sobie wybudujecie auto i już zaczyna się śmiganie i walka, tylko jest bardzo, bardzo dużo pracy nad tym samochodem, a potem jeszcze znaczy, ustawiania. Kupicie auto i driftujecie, no to co mówiliśmy na początku, że początek będzie zawsze super. Każdy przejazd pierwszym samochodem będzie zajebisty, im bardziej w las, tym więcej drzew, jak więcej drzew, to więcej problemów. I tak jest tutaj właśnie, widzicie, no mokro, sucho, samochody już są tak zaawansowane technologicznie, że trzeba to ciągle modyfikować, robić. No i... Ale to jest takie wyzwanie, które wkręca bardzo mocno. Oj, bardzo mocno. Jest to, myślę, że bardzo ciekawe. Napiszcie, czy podobał Wam się ten odcinek, czy było to dla Was interesujące. Czekamy oczywiście na Wasze komentarze, lajki i do następnego razu. Nie ładujcie się w drifting, bo to jest bez sensu. Ładujcie się, to jest piękne.